Tak, Robert Lewandowski ma naprawdę dużą szansę na zdobycie złotej piłki w tym sezonie, aczkolwiek wiele osób podobno temu zaprzecza. W dzisiejszym odcinku udowodnię Wam, że szanse Roberta Lewandowskiego na zdobycie złotej piłki są o wiele większe niż niektórym się wydaje, i nawet bym powiedział, że jest wręcz faworytem do zdobycia tego trofeum. Pomimo tego, że przeciwników jest wiele i wielu z nich spisuje się naprawdę dobrze w tym sezonie. Aczkolwiek nie wszyscy. Między innymi dwóch największych rywali Roberta Lewandowskiego, jeżeli chodzi o Złotą Piłkę i zresztą oni są chyba każdego rywala mi, jeżeli chodzi o to trofeum, to jest oczywiście Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Bo to właśnie ta batalia pomiędzy nimi najczęściej się toczyła, a nie pomiędzy innymi zawodnikami. Dopiero dwa lata temu... Luka Modric był w stanie przerwać pas e, e, Cristiano Ronaldo i Leo Messiego, jeżeli chodzi o trofea złotych piłek. E, uważam, że taka zmiana była bardzo potrzebna, gdyż ile lat można było oglądać Cristiano Ronaldo i Leo Messiego znoszącą tą złotą piłkę, bo bo rzeczywiście jest wielu innych piłkarzy, których też trzeba w jakiś tam sposób uhonorować. W tamtym roku wygrał Leo Messi, wielu osób uważa, że zasłużenie, chociaż ja osobiście uważam, że tą Złotą Piłkę powinien wygrać Virgil van Dijk, ale jak mówię, no nie było to aż tak wielkie poruszenie, jak fakt, że Robert Lewandowski w rankingu Złotej Piłki znalazł się tylko na ósmym miejscu, co wywołało burzę komentarzy, oczywiście negatywnych w stronę France Football. Nie tylko ze strony rodaków chodziło, gdyż yy, działacze Bundesligi również byli poruszeni tym, tym wydarzeniem. Bo jakby to powiedzieć, Robert Lewandowski w pewnym sensie reprezentował tą Bundesligę na arenie międzynarodowej. Jako jedyny zawodnik z ligi niemieckiej dostał się do topowej dziesiątki najlepszych zawodników w roku 2019, przez co pokładano w nim ogromne nadzieje na wysokie miejsce w rankingu. I fakt, iż był on jedynym zawodnikiem i uplasował się dopiero na ósmym miejscu, pomimo tego, że grał naprawdę niedzielę w Lidze Niemieckiej, było w zasadzie takim trochę ciosem w policzek dla, e, dla Bundesligi, gdyż chcieli mu uświadomić, że ich liga nie jest tak warta jak La Liga Seria w e, Premier League, czy chociażby Liga Francuska, która zresztą jest często uznawana jako najsłabsza liga z Wielkiej. Piątki. E, ale już nie wracając do przeszłości, bo przeszłość to przyszłość, trzeba się skupić raczej na tym, co będzie. E, pragnąłbym zaprezentować wam w zasadzie cztery powody, dla których Robert Lewandowski ma największe szanse ze za wszystkich zawodników w Europie na zdobycie trofeum najlepszego zawodnika w roku, e, przyznawanego przez Franc Football. Przede wszystkim Robert Lewandowski już ma trofeum Ligi Niemieckiej w kieszeni, gdyż już Robert Lewandowski. Po meczu z Wolfsburgiem oficjalnie, e, można powiedzieć, wzniósł ten talerz, który otrzymuje się po zdobyciu Ligi Niemieckiej, e, zaraz inaczej, że ją po prostu wygrał z Bayernem Monachium. A sam Robert Lewandowski w sezonie zdobył aż 34 gole, e, przez co oczywiście został królem strzelców, ale co najważniejsze pobił swój dotychczasowy rekord, jeżeli chodzi o bramki e, w jednym sezonie Bundesligi. A 34 bramki to już brzmi nawet nieźle, przyznajcie. Na pewno Messi i Ronaldo takim wynikiem by nie pogardzili. No i to jest pierwszy argument. W zasadzie to są takie dość dwa, gdyż oczywiście wygrał Bundesliga, ale i był też tam najlepszym strzelcem, przez co już są te tak, gdzieś tam te dwa małe argumenciki zahaczone, Lecz na tą chwilę jest to zdecydowanie za mało, aby złotą piłkę otrzymać. Natomiast Robert Lewandowski jest jeszcze w grze, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, i jak już powiedział powiadomiło dość dawno UEFA: odbędzie się mini turniej w Lizbonie, w którym też weźmie udział Bayern Monachium. Więc teoretycznie Robert Lewandowski będzie miał szansę, aby wygrać Ligę Mistrzów w roku 2020 w sezonie 2019-2020 mniejszym. A w sumie, w teorii, wiele osób uważa, że rzeczywiście Bayern nie ma aż tak wielkich szans. Choć ja osobiście uważam, jak i niektórzy, że Bayern jest obecnie najsilniejszą drużyną w Europie i że to właśnie oni powinni być uznawani jako faworyci do zdobycia tego trofeum. Eee, już odbiegając od tematu Ligi Mistrzów, który wydał się dość oczywisty, pragnąłbym jeszcze zaznaczyć, że w tym roku nie będzie Mistrzostw Europie, jeżeli chodzi o reprezentację krajów, gdyż e, oczywiście dosięgnęła nas pandemia koronawirusa i nic z tym nie mogliśmy zrobić. Co to znaczy dla Roberta Lewandowskiego? Nie grąc za dobrej reprezentacji, nie oszukujmy się. Reprezentacja Polski gdzieś tam daleko odbiega od takich jak Francja, Belgia, Hiszpania, Portugalia. I prawdę mówiąc, mógłbym jeszcze wymieniać, ale nie chcę tego robić, gdyż obniży to moje morale i państwa również. Ale już przechodząc do brzegu, Robert Lewandowski yy, nie będzie musiał gdzieś tam brać tych mistrzostw Europy pod uwagę, bo nikt mu nie powie, na przykład, że nie wyszedł z grupy. Mistrzostwach Europy, bo po prostu ich nie będzie. Czyli teoretycznie to, na czym powinni się skupić dziennikarze przy wyborze najlepszego zawodnika, to Stricte liga, ewentualnie puchar e, danego kraju, w którym gra, i Liga Mistrzów. Jeżeli Robert Lewandowski zdobędzie te trzy trofea, to ja nie widzę innego kandydata na złotą piłkę. I jeszcze odwołując się do tego, co niedawno powiedziałem, czyli właśnie e, puchar kraju. Puchar yy, Niemiec, generalnie. O tak, właśnie tak to powinienem powiedzieć. Robert Lewandowski z Bayernem Monachium doszedł do finału, i eksperci, jak i wszyscy, jak i ja, w swojej własnej osobie, uważam, że nie będzie większego problemu w zdobyciu tego trofeum, gdyż już Bayern wielokrotnie go zdobywał, i uważam, że jest to czysta formalność, jeżeli chodzi o formę Bawarczyków. Jeżeli rzeczywiście do tego mistrzostwa Bundesligi dołączy Puchar Niemiec i Ligę Mistrzów, to. Jak już wspomniałem, Robert Lemodowski jest największym kandydatem do zdobycia złotej piłki w tym sezonie i nie ma co do tego wątpliwości. Również jako taką anegdotkę chciałbym dodać, że Miller może się gdzieś uplastować na piątym, trzecim czy nawet drugim miejscu, w zależności od tego, jak rzeczywiście Bayern sobie będzie radził. Bo jeżeli oni zdobędą potrójną koronę w tym sezonie, to raczej załoników Bayernu powinna być masa. No ale to dopiero pokaże przyszłość, bo jednak prawda jest taka, że Robert Lewandowski spośród Bawarczyków świeci najbardziej i dlatego właśnie on powinien wygrać złotą piłkę, nawet jeżeli cała drużyna Bayernu będzie miała mniej więcej zbliżone te, te sukcesy, nawet indywidualne. No bo jednak Robert Lewandowski, od strzelania bramek, on strzelił najwięcej w Bayernie, więc, więc raczej to właśnie on zdobyłby złotą piłkę, gdyby oczywiście Bayern to był tą potrójną koronę. Więc jeżeli jesteście równie zakręceni futbolowo tak jak ja, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału i bycia na bieżąco z moją treścią, yy, która się będzie znajdowała na moim kanale. Napisanie jakiegoś ciekawego w komentarza futbolowego, ja na pewno zapoznam się z jego treścią i może wejdę w pewną dyskusję, bo bardzo to lubię. I do zobaczenia w następnym odcinku, który gdzieś tam się pojawi w tym tygodniu, gdyż przez wakacje mam bardzo dużo czasu. A ja się z Wami żegnam i życzę Wam miłych, spokojnych od wirusa wakacji. Dziękuję bardzo.